Ach, jakie piękne popołudnie. Warto rozwiesić hamaczek, przejść oczywiście wcześniej do lasu, a jak ktoś chce na działce, to niech na działeczce sobie tam rozwiesza, czy gdzie chce. I trochę sobie, o, jakaś niteczka, poodpoczywać. A ponieważ mamy piękną wiosnę, ciepluteńko, 20 stopni, więc żadnego kocyka czy coś potrzeba nam nie będzie. Spróbujmy się przed owadami zamknąć i czas na relaks. Pan ma relaks. Jeszcze warto zapiąć sobie hamaczek. Teraz tutaj jakieś robale nie zjadły. I czas uderzyć kimonko. Ach, nie ma to jak relaks na łonie przyrody. Żaden z sąsiadów nie puszcza głośno muzyki, nikt nie wierci. Ptaszki sobie ciurkają, jest super. Kurde, trzeba by na chwilę wstać z tego hamaka. Jakby nie było, są pewne potrzeby fizjologiczne, których się nie ściło nawet fizjologom, a które trzeba zrobić. Tylko widzę w tej chwili, panie Kadapowy, że pan żeś budki wywalił. I jak teraz bosymi stópkami biegać po lesie. I kurde, na wilgotnej jeszcze ściółce moczyć stopy. A nie będę ukrywał, że potem trzeba nie dość, żeby wejść do hamaka z mokrymi nogami. To jeszcze kurde, ryzyko, że na coś stąpniemy. No i że skarpetki będą mokre, a nie wziąłeś drugi. Ale jesteś pan głupi. Przecież masz pan wydrołapcie od wydry. I się pan nie martw. Może pan wyglądasz nawet mnie bushcraftowo. Ale możesz pan spokojnie po wyściółce leśnej sobie połazić. Skoczyć tam, gdzie trzeba. A i przy okazji nawet w ciepłych łapciach potem wejść z powrotem do hamaczka i spokojnie sobie kimać. Nie po orderu, nie dla kariery, to bo jurusza, komando szczery, dla innych sława, a dla nas sprawa, jocka akcja sprawa. Już po wstępie obejrzeliście czołówkę, dlatego czas przejść do meritum tego filmu. Zanim jednak zacznę opowiadać o wydrołapciach i o tym, jakie to będzie lokowanie produktu, muszę powiedzieć wam pewną taką historyjkę, którą powiedział mi znajomy, a przy okazji włożę budki. Mianowicie znajomy mój pracował w Chinach przez wiele, wiele lat, mieszkał tam, czy jeszcze pracuje, nie wiem, bo dawno się nie widzieliśmy. Generalnie ojciec odpowiadał za to, że pilnował, żeby chińskie firmy, u których zamawiał towar, żeby tam się wywiązywały z kontraktu. Taki marchewka. To był jego zawód. Sprawa jest tego typu, że pewnego razu jedna z firm, która tam coś zamówiła, potrzebowała zaświadczenia, że coś tam nie ma azbestu. Nie wiem, jaki produkt. Nie wiem, coś z budowlanki najwyraźniej. No i w momencie, kiedy znajomy mój w imieniu tej firmy poszedł do Chińczyka i zapytał się o to, czy ten produkt zawiera, czy też nie zawiera azbestu, Chińczyk odpowiedział: Procie pan, nasz produkt zawiera najlepszy azbest na świecie. I ja tak samo chciałem powiedzieć co do lokowania produktu, że oczywiście produkt, który dzisiaj wam pokażę, mimo tego, że zapłaciłem za niego z własnej kieszeni, nikt mi go nie dał, to jednak będzie zawierał lokowanie produktu. Będzie to takie lokowanie, że nasz produkt zawiera najwięcej lokowania produktu. Nie, to nie było ładnie po chińsku, no ale generalnie posepleniłem. Mogę wreszcie przejść do meritum dzisiejszego filmu. Jak widzieliście przed chwileczką, akcja, czy też sytuacja, która miała miejsce w hamaczku, nie jest rzeczą odosobnioną i zdarza się bardzo często. Dodatkowo jeszcze przypominam, że bushcraftujemy nie tylko latem, nie tylko wtedy, kiedy jest sucho, słonecznie,
No, w nocy może nie jest słonecznie, ale jest sucho. Można spokojnie w samych skarpetkach albo nawet i bez, jak ktoś lubi wyjść z hamaka, z namiotu, w różnych wiadomych sprawach. A to się coś napić, a to coś tego, a to skorzystać z toaletki. Czy też nawet zimą trzeba czasami ogrzać sobie stopy, no bo wiadomo, zimą bywa różnie. Nie wszyscy mają termikę idealną, jedni bardziej marzną na górze organizmu, niektórym bardziej marzną stopy. Ja na szczęście należę do tych osób, które w nocy się rozkopują właśnie od stóp, więc specjalnie nie narzekam na termikę, ale to, co chciałem Wam pokazać, czyli wydro łapcie od Wydry 13, jest rzeczą, o której, no i wiecie, daleki jestem od stwierdzenia, że marzyłem, że śniłem i tak dalej, bo bym już dawno to załatwił. Tylko no, po prostu stwierdziłem, że to jest bardzo pożyteczna rzecz. Przydałaby się w ekwipunku kanapowego komandosa. Tylko, że cały czas marzyły mi się pomarańczowe. Dlaczego pomarańczowe? Ano dlatego, żeby ich nie zgubić. Zielone jednak w lesie, po ciemku, to tak różnie to bywa. I tak sobie myślałem, aż do tegorocznych targów shooting w Poznaniu, gdzie miałem okazję na stoisku poza szlakiem spotkać wyderkę, przypomnieć jej o moim marzeniu i wyciągnęła mi spod lady właśnie te wydrołapcie. Dlaczego cieszę się z niej podwójnie? Ano z tego, co wydra mi powiedziała, są one wykonane w specjalny sposób i one podobno nie występują w dużej serii, tylko w jakiejś takiej specyficznej właśnie targowej. A mianowicie, że normalnie wydrołapcie nie mają tutaj w tej podeszwie przytego jeszcze materiału cieplającego. Moje mają, więc generalnie na zimę będą jak znalazł. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, za chwileczkę wyświetlą Wam się tutaj na ekranie. Podgląd oczywiście ze sklepu Wydry. Ja się nie wyznaję, wiecie, na tych super nowoczesnych tworzywach, tkaninach, wypełniaczach i innych rzeczach, więc jakieś apeksy, klima, szyldy i inne cudawianki, to nie ze mną, na ten temat nie porozmawiacie. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że mam zapewnienie Wydry, że będą naprawdę bardzo mocno grzały w nogi w zimową porę, tak jak jej wydrełki, czyli ocieplina do hamaków. Dodatkowo jeszcze są bardzo wygodnie zrobione i w miarę uniwersalne. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to możecie sobie dopasować ją w pewnym nawet dość szerokim zakresie. Jako że mamy tutaj specjalną gumeczkę, która te butki nam bardziej lub mniej rozciąga. Zastanawiam się też, czy byłby sens na przykład wkładać buty w te ocieplacze, ale myślę, że nie. Szkoda ich zniszczyć od środka. Kolorystyka, jak już wspomniałem, wynika z tego, że chciałbym je po prostu łatwiej znaleźć w nocy, gdzieś tam kręcąc się w hamaku. I jeżeli chodzi o ich zastosowanie, no to widzę je, tak jak już wspomniałem, bardzo szeroko. Czyli kiedy potrzebujemy nagle wyjść sobie z namiotu, z hamaka, z biwi i tak dalej, przejść się po lesie w różnych potrzebach, znaczy w celu zaspokojenia różnych potrzeb. Druga sprawa, jako właśnie ogrzewacze do stóp, czyli można sobie te stopy wsadzić w coś takiego i spać w nocy bardzo komfortowo, nie narzekając właśnie na słabe krążenie w stopach. Następna sprawa jest taka, że możemy je traktować jako zwykłe łapcie do chodzenia po domu. Powtarzam, jeżeli mamy kafelki, zimną podłogę, tego typu rzeczy, to też nadadzą się rewelacyjnie. Nie będę też ukrywał, że nie spałem na razie w nich, jeżeli chodzi o warunki bardzo, ale to bardzo mocno zimowe, dlatego że no, wybuchła wiosna i nie mam ich za bardzo jak przetestować, ale mogę Wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że dla mnie są za ciepłe i muszę je ściągać przed wejściem do śpiwora. Po prostu bardzo mocno grzeją mi się stopy. Czyli możemy je też traktować spokojnie jako ogrzewacz. Jeżeli ktoś jest bardzo bogaty i ma dużą fantazję, zawsze może sobie kupić dwie pary, jedną mniejszą, drugą większą i tą drugą traktować jako ocieplacz do zmarzniętych dłoni. Co prawda palców w tym nie ma, ale myślę, że jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, to da na pewno sobie radę. Bardzo ważną rzeczą, o której muszę też wspomnieć, to jest to, że kapcie są uszyte z materiału wodoodpornego, jeżeli chodzi o górę i o podeszwę. Dzięki temu, jeżeli wyjdziecie w nich zimą na śnieg, wyjdziecie z nich na deszcz, etc., etc.,
to jeżeli zachowacie odpowiednią, znaczy nie wpadniecie w głęboki śnieg i nie nasypiąc się Wam do środka, zachowacie suchą stopę, a łapcie też w miarę szybko wyschną. Ważną rzeczą też jest to, że podeszwa, czy też materiał, z którego uszyta jest podeszwa, jest materiałem odpornym na ślizganie się. On nie jest gładki, on jest tutaj pokryty jakąś taką, postaram się pokazać Wam na zdjęciu, taką fakturą szorstką. Dzięki temu wykopytnąć się na lodzie, na kafelkach, na czymś śliskim będzie nam trudniej niż w zwykłych butach. No i co najważniejsze, podeszwa odporna jest na gałęzie, jakieś szyszki, tego typu rzeczy, więc jeżeli spróbujecie w nich chodzić oczywiście po łożu fakira, po szkle, pewnie się rozerwą, rozetną, ale jeżeli spróbujecie chodzić po ściółce, po gałęziach, po tego typu rzeczach, wytrzymają spokojnie i dadzą sobie radę. Co jeszcze ważne, i to jest, myślę, też bardzo istotna rzecz, bo do tej pory ratowałem się klapkami basenowymi, które brałem ze sobą, tam wiecie, żeby w nocy wyskoczyć z namiotu, ale klapki basenowe, jako że wykonane są z materiału sztywnego, z gumy, więc nie zmniejszają swojej objętości, nie dadzą się skompresować, a zobaczcie, do jakiej wielkości kompresują się wydrołapcie. Proszę bardzo, możemy je sobie schować spokojnie do kieszeni bojówek. Oczywiście będą trochę wystawać, ale nie na tyle, żeby nam przeszkadzały. Co oznacza, że w ekwipunku nie będą zajmowały absolutnie dużo miejsca i ich zadanie, czyli ogrzewanie, będziemy mogli spokojnie realizować bez stresu, że będą nam niepotrzebnie zajmowały miejsce w ekwipunku. Dodatkowo jeszcze oczywiście wyposażone są we własny worek kompresyjny i myślę, że ten worek kompresyjny można by spokojnie jeszcze bardziej zamknąć, jakoś tam zwinąć, o, paczajta, i tak kompresują się budki. Ponieważ materiał, z którego wykonam, czy też którym wypełnione są budki, pewnie nie znosi jakoś tam specjalnie długiego kompresowania i nie należy ich trzymać zwiniętych przez wiele, wiele lat. Szkoda, żeby ta włóknina w środku traciła swoje właściwości, z tego powodu, że jest za bardzo sprężona, potem się może nie rozprężać, więc nie przechowujcie ich przez dłuższy okres czasu, znaczy złożonych. Sam pokrowiec wystarczy, jak widzicie, ładnie się tutaj rozkompresują, nie ma problemu, ale jednocześnie pamiętajmy, że jeżeli będziemy trzymali je zwinięte, no z biegiem czasu będą traciły swoje właściwości grzewczo, otrzymująco ciepło, etc., etc. Cała gama kolorów, ponieważ wydra jest osobą bardzo spolegliwą i jeżeli napiszecie do niej, żeby uszyła Wam takie budki w kolorze takim, śmakiem, owakiem czy jakimś tam, byle tylko miała materiał, to na pewno Wam takie ładne wydrołapcie uszyje. Ja osobiście, powtarzam, trafiłem akurat na targach na egzemplarz czerwony. Marzyły mi się pomarańczowe, nie chciałem w kamuflażu, nie chciałem zielonych, tego typu rzeczy, bo powtarzam, ciężej zgubić takie oczo błyszczące niż zielone. Zapomniałem jeszcze pokazać Wam ich w środku. W środku wykonane są w ten sposób, że podeszwa od wewnątrz to jest taki bardzo miły, fajny polarek. O, już jakieś nanosiłem śmieci. Tu mamy polarek, a od wewnętrznej strony, czyli na nadstopiu, mamy naszyte też jakieś tworzywo sztuczne, czy też materiał z tworzywa sztucznego. I nosi się je bardzo wygodnie, nie sprawiają kłopotu, przede wszystkim nie powodują odcisku. No, idealne, po prostu idealne. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas. Obiecałem sobie, że film, który zrobię o wydrołapach, będzie bardzo, bardzo, wiecie, taki obiektywny, zero jakichś tam emocji, ale kurde, nie jestem w stanie się powstrzymać od entuzjazmu przy tych wydrołapciach. Mimo tego, że kosztują, no nie będę ukrywał, niemałe pieniądze, ale pewnie nie jest to związane z tym, że wydra próbuje jakoś tam na tym specjalnie zarabiać. Raczej jest to związane z tym, że materiały użyte do produkcji tych wydrołapci są naprawdę drogie. Tu nawet chyba gdzieś jest napisane, o już wiem, Klimashield Apexa. Czyli samo wypełnienie jest dość drogie i też musi sporo kosztować, ale uważam, że są warte każdego grosza, który na nie wydałem. Dzięki nim bushcraftowanie stanie się bardziej komfortowe.
Wiadomo, bushcraftowanie nie musi być związane z survivalem i z chęcią przeżycia niesamowitej przygody przy pomocy jednej łyżeczki i grzebienia. No, w lesie też można mieć potrzebę odczuwania komfortu i te wydrołapcie zapewniają nam zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort. Dzięki, na razie, ahoj, a ja odsyłam Was do sklepu Wydry po wydrołapcie. Kupujcie, póki wydra je jeszcze szyje, a szyje je już, jak dobrze pamiętam, od kilku lat. Ahoj!